To, co łączy Francuzów i Chińczyków, to jest to, że w okresach głodu, które następowały w tych krajach, jedzono wszystko, co się ruszało i co dało się znaleźć. Dzięki temu mamy specjały kuchni francuskiej, które okazały się na tyle smaczne i ciekawe do przyrządzenia i z wyglądu i w smaku, że mamy je do tej pory w menu największych restauracji. W przypadku zaś Chin ta sama sytuacja głodu doprowadziła do tego, że Chińczycy w niektórych rejonach jedzą wszystko. I tam właśnie na bazarach, w których sprzedaje się jedzenie dla koneserów, są to wszelkiego rodzaju zwierzęta, które zostają zjadane, tam przypuszczalnie nastąpiło nie po raz pierwszy przeniknięcie wirusa z zwierząt na człowieka. Jak się przypuszcza, pierwszym taką przeniknięciem znanym historycznym była grypa hiszpańska, która zabiła ponad 50 milionów osób w Europie. Pochodziła przypuszczalnie z jednego z chińskich bazarów, gdzie nastąpił przeskok wirusa na organizm ludzki. Teraz mamy podobną sytuację. Pojawiła się grypa ptasia. Na jednym z tych bazarów przypuszczalnie wirus był w stanie przedostać się z organizmu ptaka do organizmu człowieka. A ponieważ jest to nowy patogen, reakcje, które wywołuje w populacji ludzkiej, są bardzo silne. Otóż obserwujemy w procesach historycznych, obserwujemy, że choroby, które na początku były bardzo silne, bardzo mocno wpływały na populację ludzką, powodowały duże zmiany w tej populacji, z wiekiem czasu stają się chorobami słabszymi, chorobami przewlekłymi, umożliwiającymi współistnienie organizmu patogennego i organizmu człowieka. Kiedy spojrzymy na to okiem teorii gier, tak zwanej, która zajmuje się rozgrywkami pomiędzy jednym i drugim osobnikiem, możemy powiedzieć, że początkowy okres powodowany jest przez silnie patogenne szczepy, które bardzo szybko niszczą swojego żywiciela. Nie jest to dobra rzecz dla patogena, ponieważ zbyt szybkie zabicie organizmu, który jest nosicielem, powoduje to, że rozprzestrzeni się o bardzo mały fragment przestrzeni. Tak jest na przykład w przypadku wirusa eboli. Bardzo szybkie zmiany chorobowe i wysoka śmiertelność powodują to, że zanim przyjdzie pomoc, całe wioski po prostu wymierają i już w tym momencie nie ma źródła wirusa. Teraz, w XX wieku, kiedy turysta z aparatem fotograficznym może wpaść do takiej wioski, zrobić 3 zdjęcia, wsiąść do jeepa i przedostać się do samolotu i tego samego dnia być z drugiej strony oceanu, znaczenie takich chorób wzrasta dzięki zdolności ludzi do przemieszczania się na dalekie obszary. I tak może być w przypadku wirusa grypy ptasiej. Niedawno było podane informacje o pierwszych zakażeniach, o pierwszym pojawieniu się tej choroby, a teraz zbliża się ona coraz bardziej do naszych granic i związane jest to właśnie z turystyką, z przemieszczaniem się ludzi i przenoszeniem w ten sposób zarazków na dalekie odległości. Służby sanitarne kontrolują wszystkie osoby, które powracają z Chin. Służby sanitarne wszystkich krajów. Było to widoczne bardzo dobrze, kiedy jedna z pasażerek lotu powracającego z Chin dostała gorączki, została natychmiast odizolowana i przebadana w Instytucie Chorób Tropikalnych w Hamburgu. Na szczęście okazało się, że była to zwykła grypa, nieszkodliwa, nie była to ptasia grypa, lecz jednocześnie wszyscy pasażerowie
nie tylko sąsiedzi z najbliższych foteli zostali poddani badaniom i obserwacjom przez służby sanitarne.